Cześć, nazywam się Kamil Kieca i chciałem Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób działają filtry LIR, które znajdziecie we wszystkich urządzeniach marki Linear Research, a także robionych przez fabrykę Linear Research dla NAV wzmacniacza serii MD44 i 48. Mam uruchomiony mój komputer z programem Smart, który służy do robienia różnego rodzaju pomiarów audio. Procesor AST48 jest podłączony przez Dante. W ten sposób mogę sprawdzić dokładnie, w jaki sposób w graficznej reprezentacji, jak działają filtry, które będę wpisywał do procesora, jak działa filtr na kanale, ale także jaka jest suma połączenia tych filtrów, co powinno być dla Was. I to jest tematem tego filmiku, ale to jest niezwykle interesujące, w jaki sposób to działa, bo to odróżnia wzmacniacze i procesory Linear Research od całej konkurencji. Tego nie znajdziecie w żadnym innym urządzeniu. Okej, zobaczmy, jak to działa w takim razie. Ja w tej chwili postaram się podzielić i współdzielić ekran z Wami, żebyście mogli zobaczyć to, co ja tutaj robię. Okej, w porządku. W tej chwili powinniście już widzieć okno Smarta. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, jak działa Smart, ale w każdym razie jest on w stanie porównać dwa sygnały, jeden referencyjny, który nie jest poddawany zmianom, oraz sygnał, który jest poddawany testowi. I dzisiaj to będą trzy sygnały poddawane testowi. Jeszcze raz powtarzam, kanał pierwszy procesora, kanał drugi procesora i trzecim kanałem, który jest sumą obu tych, to będzie nasz trzeci kanał poddawany testowi. I to wszystko dzisiaj tutaj zobaczymy na ekranie Smart. OK. Ja sobie pozwolę włączyć generator. To jest szum różowy i włączyć poszczególne okna. OK. Na oknie pierwszym i drugim to są tylko dwa nasze kanały, pierwszy i drugi procesora. Zwróćcie uwagę na idealnie równy wykres magnitudy, dokładnie tutaj pokazuję myszką 0 dB, to jest skala decybelowa, a na górze mamy wykres fazowy i to jest dokładnie 0 stopni w pełnym paśmie, idealnie równa faza i na wykresie, tutaj może pokażę jeszcze impulse response, to jest dokładny, idealny, matematyczny impuls Dirac, tak? I jak nie jest niczym, ani to niczym zmodyfikowany, perfekcyjnie działający sprzęt. Okej, dobra. I na ekranie sumy możemy zobaczyć sumę tych dwóch sygnałów. Jeżeli dodamy do siebie dwa sygnały o tej samej mocy, powinniśmy dostać 6 dB więcej, ale procesor kompensuje dla tych 6 dB, tak żebyśmy na wyjściu mieli dokładnie te same sygnały, które posyłamy na wejścia, w związku z czym zobaczcie, wszystkie wykresy się nam tutaj pokrywają, czyli biała suma, obserwujemy ją teraz, niebieski kanał pierwszy, różowy kanał drugi. Suma także, zwróćcie uwagę, że faza na sumie nie jest idealnie równa, tak jak w przypadku różowego kanału drugiego czy niebieskiego kanału pierwszego. Dlaczego? Dlatego teraz sumujemy już analogowe wyjście, które jest sumą obu tych sygnałów. W związku z czym mamy tutaj do czynienia z konwersją cyfrową analogową. Nie jest ona tak precyzyjna. Zwróćcie uwagę także na odczyty latencji. Tu jest 3 milisekundy i 15 setnych milisekundy i to wygięcie jest związane z niedoskonałością aparatu pomiarowego i jego częstotliwościami próbkowania. Zwróćcie uwagę, że jeżeli ja teraz kliknę tutaj zmianę latencji na 17, bo nie mamy 16, pomiędzy 15 a 16 związane jest to 48 kHz próbkowania. Okej, zostawmy to 3.15, to jest, tym się niespecjalnie musimy przejmować na ten moment, ponieważ będziemy operować w okolicach 1 kHz i w tym momencie uruchomię oprogramowanie System Engineer, inżynier systemu, który jest dołączony z każdym procesorem. No i tutaj na liście znajdziemy nasz wzmacniacz NAV i procesor Linear Research AST48. Nie będziemy się rozwodzić nad strukturą tego procesora, będą inne filmiki, które to opiszą bardzo fajnie. W każdym razie na pierwszym kanale mamy uruchomiony nasz szum i kanał pierwszy, drugi referencyjny. W tej chwili nie ma tutaj żadnych filtrów. Jeżeli podejdziemy do tego okna,
to zobaczymy, że żaden filtr nie jest włączony w tym momencie. Wszystkie mamy out, out, out wyłączone, co zresztą, jak to okno usuniemy, jest widać dokładnie na ekranie smarta. Nie ma tutaj żadnego filtra włączonego. Dobra, no to w takim razie, co się stanie, jeżeli na kanale pierwszym włączymy high pass, tu mamy filtry górnoprzepustowe i niskoprzepustowe. Co się stanie, jeżeli włączymy tutaj górnoprzepustowy 1000 Hz? No dobrze, wpiszmy to, 1000 Hz i będzie to 24-decybelowy Linkwitz Riley. Enter. OK. Dobra, ja schowam teraz okno sterowania, żebyście dokładnie widzieli to, co się dzieje na smarcie. Mamy pomiar. Pomiar mówi nam, że na kanale pierwszym niebieskim został założony filtr Linkwitz Riley 24 o tłumieniu 24 dB na oktawę, który no zgodnie z teorią w punkcie nominalnym jego podziału, czyli 1000 Hz, ma minus 6 dB. Także zupełnie zgodnie z teorią jego faza zostaje odwrócona w pełnym paśmie o 360 stopni z dokładnie odwróceniem o 180 stopni w 1 kHz. OK, sumą takiego sygnału plus sygnału pełnopasmowego, który został na kanale drugim, jest biały wykres, który teraz podświetlam. I taki jest jego relacja fazowa, a taka jest jego magnituda. OK, myślę, że na ten moment nie będziemy rozkminiać, co tu się dzieje i dlaczego tutaj się nam to dodaje. Różnica jest 6 dB w tym paśmie. Myślę, że wielu z Was zna odpowiedź. Powyżej działania tego filtra mamy 0 dB, a w środku, w zakresie działania filtra mamy różnicę zarówno w decybelach, która dochodzi do minus, tutaj odczytuję minus 13 dB. Jest to wszystko związane z relacjami fazowymi pomiędzy tymi dwoma sygnałami. Nie idźmy dalej w tę stronę, ponieważ chciałem Wam pokazać, jak działa filtr LIR, który nie wprowadza różnic fazowych do sumy. OK, dobra, to wróćmy na to okno sterowania programu System Engineer i wpiszemy filtr low pass na kanale drugim, także 1000 Hz. Przypuszczam, że wiecie, co się stanie. Wynikiem będzie, OK, teraz żebyście zobaczyli, jak to działa, to ja schowam to okno, 1000 Hz widzieliście, że wpisałem. Wpisuję teraz Enter. OK, no i na kanale, teraz na kanale sumy mamy idealnie równą linię na poziomie minus 6 dB, co oznacza, że efektem działania i sumą matematyczną dwóch działających filtrów Linkwitz Riley 24, na który jest jeden górnoprzepustowy, a drugi dolnoprzepustowy, jest idealna odpowiedź częstotliwościowa równa na poziomie minus 6 dB. Jednak jeżeli spojrzymy na okno fazy, zwrócimy uwagę, że oczywiście obydwa wykresy, zarówno dla niebieskiego przejścia kanału pierwszego, jak dla i różowego przejścia kanału drugiego, pokrywają się ze sobą. A może najpierw ja wyłączę tą sumę, żebyście widzieli, że niebieski i różowy wykres idealnie ze sobą się pokrywają. A suma jest dokładnie wynikiem i ma dokładnie taki sam group delay, czyli opóźnienie przez całe pasmo. Dobra, w takim razie w jaki sposób poradzi sobie z tym filtr LIR? Dobrze, w takim razie wracam z tym oknem, żebyście wiedzieli, co robię. Zmieniam Linkwitz Riley na liniowo-fazowy LIR. To jest efekt działania jednego, ale tak naprawdę interesuje nas suma Linkwitz Riley Linear Phase. O, przepraszam bardzo, zmieniłem na kanale referencyjnym, tego w ogóle nie chciałem robić i nie chcę tego robić. Dobra, wracamy. Tutaj Linear Phase. Dobrze, zatem zobaczcie. Efekt na oknie magnitudy nie zmieniło się nic. Efektem działania filtra crossoverowego LIR jest także idealnie równa odpowiedź częstotliwościowa sumy. Natomiast bardzo wiele zmieniło się na oknie fazowym. Zwróćcie uwagę na to, że efektem sumą jest idealnie równa faza. Idealnie równa faza. Jeżeli zobaczymy teraz okna kanału pierwszego, na którym został założony filtr 1000 Hz LIR, jest także
równy fazowo od, no tutaj mamy 166 Hz w górę. Tutaj mamy lekkie wygięcie 60 stopni. Zaraz Wam powiem, dlaczego to kompletnie nie jest istotne. Jak przejdziemy na ten bardziej gwałtowny, o kurde, no tutaj się nam dużo dzieje w fazie, tak? Moglibyśmy powiedzieć, że no wszystko świetnie, suma jest może równa liniowo-fazowa, ale za to ten kanał, na którym wprowadziliśmy filtr, jest fazowo zupełnie, no bardzo, bardzo mocno opóźniony. No tak, oczywiście, ale przecież zwróćmy uwagę na to, że on jest tutaj stłumiony na tyle, że nie ma to żadnego znaczenia. Zobaczcie, tam gdzie mamy istotne oddziaływanie sygnału oryginalnego na sumę, czyli powiedzmy różnicę, no, różnica 20 dB to jest coś, co nas interesuje, minus 6 do minus 26 dB, na fazie mamy różnicę 90 stopni, czyli to jest tak naprawdę zupełnie bez znaczenia. Jeżeli byśmy takie same filtry w tym momencie założyli do głośników, bo oczywiście tutaj operujemy w domenie elektrycznej, ale jeżeli byśmy założyli dokładnie te filtry do głośników, to możemy się spodziewać idealnego dodawania pasm z liniową fazą na sumie, a ewentualny ripple, czyli różnice w sumowaniu się, które mogą występować gdzieś tutaj w okolicach 2 kHz, nie powinny być większe niż 0,5 dB najwyżej, ponieważ sumą dwóch sygnałów, w którym jeden ma 0 dB, a drugi ma minus 20 dB, jest poniżej 1 dB w każdym razie. Więc tym się zupełnie nie należy przejmować. Tak działają filtry LIR i są one bardzo proste do wprowadzenia, ponieważ można to zrobić zarówno tak prosto, jak tutaj widzieliście. Ja tylko założyłem crossovery. Ja nie musiałem liczyć jakichś współczynników dla takich, jak to ma w przypadku z filtrami FIR, które mogę wprowadzić do crossovera. Nie. Jeżeli macie jakąś dwudrożną paczkę, do której chcecie, albo trzydrożną, tak, do której trzeba wprowadzić pasma i podzielić pasma pomiędzy głośnikami i chcecie, żeby mieć pewność, że faza nie zostanie zdruzgotana, używajcie filtrów LIR. To jest jedna z unikalnych funkcji procesorów Linear Research, wzmacniaczy NAV, a więcej funkcji omówimy w kolejnych filmach. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach. To jest jeden z pierwszych filmów, jakie robię i tego typu, więc liczę na to, że obejrzy to przynajmniej kilkadziesiąt, może kilkaset osób. Jeżeli przynajmniej kilka zada jakieś pytania, z chęcią odpowiem. Stay tuned. Bądźcie z nami. Dzięki Wam za uwagę.